Tak, przy okazji montażu pompy trzeba zwrócić szczególną uwagę na podłączenie tutaj kabelków, ponieważ firma Ferroli Poland na swojej stronie ma instrukcję. No, co prawda taką samą się dostaje, tylko w małym wydaniu. Z zakupem kotła. I tutaj jest kardynalny błąd, ponieważ tak jak tutaj pisze, pompa ciepłej wody użytkowej i są punkty do podłączenia przewodów 33N, czyli neutral, i 35L, czyli to jest linia, to jest prądowy. No i na czym polega ta pomyłka? Otóż numer 33 i 35 w BioPellet Premium nie istnieje. Tutaj są numery 22, 23, 24 i uziemienie. Czyli do podłączenia pompy bierzemy pod uwagę 22 i 24. I tak pomyślałem, patrząc na ten rysunek tutaj, że tutaj jest urządzenie przeponowe z lewej strony, a u mnie z lewej strony tego urządzenia nie ma, tylko są pompy. Także pomyślałem, że to jest instrukcja i te numery podłączeń są wzięte z BioPellet Pro. No i miałem rację. Proszę bardzo. To jest z BioPellet Pro i tutaj są te numery 33 i 35. Także niedopatrzenie ze strony Ferroli i powinni to po prostu poprawić. Ja podłączyłem tak jak 33, to wziąłem pod uwagę 22. A jak tutaj pisze 35, to wziąłem pod uwagę 24 i tutaj dałem na 24 niebieski prądowy, a brązowy dałem na 0, na neutral. Także na to zwracajcie uwagę. Ważna rzecz.